Cześć, z tej strony Setuny i witam was w kolejnym odcinku z serii Arcania The Gothic 4. Witam was po naprawdę długiej przerwie. Niestety tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach skumulowało mi się parę rzeczy, jeśli mogę to tak ująć. Po prostu parę egzaminów w jednej, w drugiej szkole, potem choroba, która trochę uniemożliwiła mi nagrywanie. Teraz tak, co my tu mamy? Dawno mnie tu nie było, pewnie będę się dziwić przy każdej następnej rzeczy, jaka tu się będzie działa, jak to było ostatnio z unikami. Nie widzisz mnie, pan, stoję tu. Dobra. A, myślę, że to będzie mocne. Choć, no właściwie nie mogę też powiedzieć, że jest słabe. Bo nie dałem się uderzyć. No, co jest w tą minimapu? Dobra, zniknęło wszystko. Tak więc jesteśmy w końcu w ruinach tej świątyni, do której zmierzamy od początku gry w sumie. I jak... Aha, nic tu nie widać, no tak, zapomniałam. Dobra. O Jezu, znowu to dziadostwo. Dobra. O Jezu, ciebie to nie zauważyłem w ogóle. Tam widzę, już następny stoi. Oż, no szlak by to. Mocno to jednak jest troszkę. Chyba, że aż tak mnie wyorały te małe kurdupelki. Bo w sumie nie patrzyłem. Ale tak już mam to w zwyczaju i by zapewne o tym wiedzieć. Dobra, no nic. Nie będę używać na razie jeszcze... A, będę używać. Spodziewałem się, że... Słyszę, że coś runie albo wychodzi z pod ziemi. Znowu. Chodźcie tutaj. Dobra, jesteście bliżej. O, idealnie, pozbyłem się wszystkich tych małych knypków. Odsuń się. Dobra. Pamiętam, że robisz uniki, jak już... Dobra. Dobra, skończeni. Bez większej krzywdy udało mi się wyjść. Oczywiście żadnych skarbów tutaj nie trzymają. Nic. Zero. No nic, dobra. O Jezu, strasznie mnie denerwuje ta zielona mgła. No dobra. A, tu mamy... O Jezu, one się tylko śpią. Nie spodziewałem się tego. Dobra. Dobra, dobra, jeden jest. Teraz unik! Aj, dałem się chyba trafić. Dobra. Z panem to się już pożegnamy. Reszta towarzystwa już jest skończona. Ja sobie zjem może. A kilka jabłuszek sobie zjem. Trochę mi szkoda ostatnio tych bandaży. Mam ich tak mało. Dobra. Wchodzę tutaj i są ścinki, a to może oznaczać, że właśnie coś tutaj... A ja zaraz, na niej jest pewna metoda. Całkiem, kurde, nie wystarczyło. No nie wierzę w niego! Jeden taki mały knypek mnie uderzył i od razu czerwony ekran. Ale dobra, zostawmy to już. Może się zdążę zregenerować. W sumie strasznie wolno zauważyłem, że regeneruje mi się to życie. Czy mam tu w ogóle cokolwiek, co... plus 2 regeneracja... Regeneracja zdrowia, a właśnie. Aha, plus 0,2. Plus 2. Jakikolwiek przedmiot na regenerację zdrowia by mi się przydał. Cokolwiek. Największy shit ubiorę. A ten pierścień? 22. A zaraz, co mi ten daj? Zdrowie ma na wytrzymałość to i to. Dlaczego ja go jeszcze nie noszę? Plus 25. I dlaczego ja na przykład tego jeszcze nie noszę?
Widzę, że ja tutaj dawno nie przeglądałem ekwipunku. Oj, bardzo dawno. Plus 20 pancer, ale to nie, to trochę gorsze. Co jeszcze tu można by było znaleźć ciekawego? Plus, aha, ja nie noszę tarcz. Dobra, pierścienie już chyba i tak mam najlepsze. Oj, ha, najlepszy na pewno. Ubieraj to. Ale ja bym sobie chciał ubrać jakiś hełm, który mi daje regenerację życia na przykład. Czy to nie musi być akurat nie hełm. To może być cokolwiek. Może jakaś broń. Nie, dobra, nie spodziewam się, że tu znajdę cokolwiek. No nic. Jakoś muszę. O nie. Żadnych takich. Państwo też. Wziął. Skończeni. Dobra. Jak ja ich nienawidzę, tak strasznie ich nienawidzę. Dobra, ale lecimy dalej. Muszę mieć na uwadze to, kiedy one wyskakują. O matko, znowu te. Dobra. One są. O Jezu, no tak! Idealne połączenie po prostu. Ale sobie nie. Ojejku, co to poziom? Dobra, teraz muszę się ich szybko pozbyć. Dobra, jest. I właśnie sobie też przypomniałem, że tutaj jest ta umiejętność taka wspaniała właśnie. O, na to. To jest genialne. Kwestia jest tego, żeby jeszcze umieć to dobrze wykorzystać. A teraz tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Aha, czyli tu i tak mi nie wystarczy. Jeśli dodam teraz raz, to jeszcze. Jeśli dodam tak, to mi wystarczy na następnym poziomie. A do tego może na przykład, czy jest tu cokolwiek na regenerację zdrowia? Plus 6 zdrowie, plus 2% zdrowie. Mana, zdrowie. Nic. Zero umiejętności na regenerację zdrowia. No nic, to pójdziemy w to już do końca. Myślę, że to będzie dobry wybór. Co tam widać przez okienko? Aha, tam już byłem. No nic. Gdzie? Dobra. Co to za mieczek? Uuu, podoba mi się. O, plus 40. A ubieraj to. Dobra, to teraz ich wyoramy pięknie. Tak, tylko kwestia tego, żeby. Wyoram nim wszystko, tylko nie te. O Jezus Maria, co to jest? Cieniostwór, Boże! Zapiszmy grę. Ale kocham cieniostwory. Jeszcze jakiś niespodziewani goście, może do tego cień. Oj matko! Witam pana serdecznie. Ale fajnie się ściepia tym mieczem. A ja się ciebie pozbędę. Oj! Ej, kolego! Chyba zapomniałeś o tym, że ja coś umiem. Tak. Jak się okazuje, na cieniostwory umiejętność. Egzekucja, tak. Dobrze myślałem. Nie działa. Muszę mieć to na uwadze na przyszły raz. Coś tam jest. Artefakt Tinosa. Nie, gówno, nie artefakt Tinosa. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze jakieś może cieniostwory? Cieniostwory są fajne. A ja lubię wykorzystywać ten miecz w dobry sposób. Bo przy walce z jakąś. Tu coś będzie na pewno. Gra została zapisana. A, tu wyjście. A no faktycznie mogłem zobaczyć na minimapie. Wyjście. I gdzie to ja? O, byłem tu już faktycznie. A witam serdecznie, tam biegał ten dziwny człowiek, który coś tam sobie krzyczał. Bestia czy coś tam, coś tam. I don't care. A tutaj? Tam coś jest. Prastare cieniostwory. Zobaczcie mnie, bo szkoda mi to zużywać. Okej, już, wystarczy. Matko! W ogóle ich nie bije przecież! Boska, one mnie zabiją. Głupie cieniostwory mnie zabiją. Boże!
ścierwojady mnie głupio zapiją. Cieniostwór mnie nie zabił. To ścierwojady to zrobił. Dobra, mamy. Dżungloziele, dżungloziele. Dobra. Można iść dalej, tylko zgubiłem. Jest, dobra. Co ja tutaj w ogóle... Zaraz, za ta świątynia to nie było to przypadkiem takie dziwne coś w górach? Bo jak na razie to nie widzę, żebym ja się zbliżał w góry, tylko raczej żebym się zbliżał w inne miejsca. O, te są słabe, te już nie. O kurde, ale mnie otoczyły. O kurde! Okej, już, wystarczy. Ale to dwa prastary, to nie wystarczy. Szlak będzie, co ty robisz tu? Matko boska, co to w ogóle było? Ktoś to jeszcze widział? Czy tylko mi się wydawało, że on sobie stanął i kręcił mieczem? No dobra. Widzę kropkę. Biegnie. Co tam jest? O, widzę dwóch, czterech ludzi. I posąg tej kobiety. Która jest połączeniem Minosa i Beliara. A panowie, to co panowie tutaj ten... No, witam serdecznie. Halo. Rozmawiam z tobą. A, poszukiwać przygód? Właśnie tego nam trzeba. O co chodzi? Umarli, wypełzli z morza. Na tej świętej ziemi jesteśmy bezpieczni, lecz nie możemy się stąd ruszyć. Umarli z morza? Nawałnice. Pokalały siły zła, a teraz karmi ona i ożywia umarłych. Jakie siły zła? Ich źródło musi się znajdować gdzieś pomiędzy wrakami. Czuję to. Niech zgadnę. Teraz czas na przeszukiwanie wraku i walkę. Lepiej bym tego nie ujął. No dobra. A czemu sami tego nie zrobicie? Grupa magów z pewnością sobie poradzi. Próbowaliśmy, ale się nie udało. Moi towarzysze to jeszcze uczniowie. Użyczyli mi swej mocy do rytuału, a teraz są wyczerpani. Jakiego rytuału? Przywołaliśmy sztorm, który rzucił statkami Myrtańczyków o skały. Król Etorn miał rację. Oddziały Robara chciały nas otoczyć. Król Etorn? Czyli jesteś Setarif? Nazywam się Haton II. Jestem nadwornym magiem. Nie słyszałeś o mnie? Nie. Pochodzę z Feshir. Feshir? A z wyspy księcia Benkarta. No, Jezus Maria. Jak nazwałeś moją ojczyznę? Wyspą księcia Benkarta. Nie bierz tego do siebie, to dawne dzieje. Co to za książę Benkart? Pierwszy król Setarif miał wielu synów, a wśród nich Benkarta o imieniu Melgan. Melgan nie był zachwycony swym losem. Spróbował więc przejąć władzę. W ramach kary bracia zesłali go na odludną wyspę, gdzie miał dalej wieść swój nędzny żywot. Starsi w wiosce opowiadali zupełnie inną historię. Nie dziwi mnie to. Wersja potomków Melgana musi się znacznie różnić od opowieści jego braci. Jak wygląda sytuacja w Setarii? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Gdy tylko nasze posterunki zauważyły wojska Robara, król wysłał mnie na południowe wybrzeże. Mądra decyzja. Czyli Setarif jest w stanie stawić czoła armii Robara? Tak. Chwila, chwila. Wy jesteście odpowiedzialni za sztorm. Czyli nie umarli to... Myrtańscy rycerze, paladyni i żołnierze. O. Super. No to sprawdzę, co da się zrobić na plaży. Cieszę mnie fakt, że nie ma tam magów przynajmniej. Bardzo byś nam pomógł, nieznajomy. Jeśli znajdziesz coś podejrzanego, przynieś to tutaj. Może uda się nam to oczyścić i przełamać bezbożny czar.
No dobra. Tak, czyli tu mamy jeszcze magów wody do tego. A tu mamy ścieżkę. Dobra. Czyli musimy się pozbyć paru umarlaczków. No dobra. Mam nadzieję, że są blisko. No co to za dziwadło? Aha. Następne. Śmielce. Coraz silniejsze są te potwory. A w sumie cieszy mnie ten fakt. Bo to całkowicie zaprzecza moim początkowym spostrzeżeniom, jakoby Arkania była naprawdę prostą grą. Co to jest? Uczeń. O, widzę, że paru też umarło. O, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie, witam. Ale nie zamierzam się z Państwem za długo bawić. Nie ma. O Jezu, co tam do mnie strzela? Przestań do mnie strzelać, no! A matka... Jezus Maria! Więcej was matka nie miała? Czy... Skąd tam się... O, tych trzech mogę zabić w ten sposób. Dobra, jeden jest. Drugi. Nie mam many na sermater. Zabitego. Tego jeden... Dobra, jest. To gówno nie jest. Kurde, no. A ja nie mam już mikstur. No, to pięknie. Ślak by to wziął. Kurde, no kurde. Jabłka, 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 jabłka. Muszę żyć. Bo tak jakby popełniłem swój największy. Tak, 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 tak. Umrzyj, dziadu. Zero, zero, zero. Jest. Okej. Okay. Poszło bezproblemowo. Tak, mam za mało many. Mam stanowczo za mało many. I za wolno się też ładuje. Kurde, teraz weź to wszystko pozbieraj, no niby. Jakim cudem, przecież tego się nawet nie da namierzyć. Dobra. Mamy. W sumie niewiele mnie obchodzi, co ja podnoszę. Muszę tak w ogóle, wiem czego nie zrobiłem dawno. Muszę to wszystko sprzedać w pizdu. Cały ten szmelc, który ze sobą noszę. Co panowie tutaj mamy? Tam, co to jest? A, już leżą następne. Już leżą następne. Tu też są następne? Nie, to nie są truboszczki. Ja to wezmę. Zaopiekuję się tym. O, co to było? To było ciekawe. Karwasze krwawych śmij. Gdzie to mogę znaleźć? Karwasze... A, nie widzę tego. No nic, znajdę to kiedy indziej. Witam. Tak jakby się zbugował. Aha. Aha. O, o, tu jesteś, ciulu. Co pan sobie wyobrażasz? Odwołaj mi te zombaki. Czy to ty, mój panie? Błagam, pozwól służyć sobie nawet po śmierci. On jest kapłanem Minosa. Służyć bo po ma śmierci? Inną zbroję niż ja. Jesteś kapłanem Minosa? Kto? Nie jesteś nim. Jak ci się udało ominąć moje sługi? Sługi? Jakie sługi? A. Coś mi tu nie pasuje. Tym coś jest. Kim jesteś? Nie jesteś Drurhangiem i nie jesteś nim. Nie muszę ci się tłumaczyć. Kim jest Drurhang? Gadaj! Moim panem i władcą. Lecz on również komuś służy. Nie jesteś żadnym kapłanem Minosa. Co tam trzymasz w rękach? Pokaż! Nie, nie! Dziabko, go tym mieczem już. Umarł pan? Nie umarł jeszcze. Kurde, ja bym go zabił. O, co to? O! Druga runa siedmiu wiechów.
Mogę ją ubrać tak, żeby się dało użyć? Właśnie, chwila, moment. C, alchemia. Słaba mikstura lecznicza. Jest mikstura lecznicza. Jest, poproszę. 6, 13. I poproszę je z miejsca. A, mikstura lecznie taka. Taka. Dobra. I tak, mam tutaj też jeszcze jedną runkę. Runkę, o tutaj jest. To jest taka ulepszona. Runa 7, a to jest runa 4. No dobra. To proszę tutaj. To wywalę. To wsadzę tu, to wsadzę tu, to wsadzę tu. Dobra, no to co? Albo nie, bo tam niedaleko są następne. To w sumie nie opłaca mi się tego nawet. Tu coś jest. To sprawdzę. A nic tu nie ma. Proszę. A je. Nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? To był największy idiotyzm, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Matko Boska. Gdzie to jest? Proszę, niech to będzie. Dzięki ci Boże, ja, Jezus Maria, dziękuję. O matko. Jak mi miło. To wsadzę sobie już tutaj. To wywalę, to wsadzę tu, to wsadzę tu, to wsadzę tu i zamienię to miejscami. A skoro jestem tutaj, to mam zapisane, tak. Nie wchodzić do wody. Pod żadnym pozorem. Nigdy. Choćby nie wiem, co tam było. A tak, ale jeszcze tam coś jest. Ach, już wstają. Myślę, że zdążę do nich podejść najpierw. Widzę maga. Tak by cię wziął. Kurde, jak mnie wyorał. Muszę się do niego dostać. Wal się ciulu, wal się ciulu i umrzyj. Wal się na ryj. Ślepy to. O! Nie wiem, czy ten miał tak mało życia, czy ja mu zasadziłem jakiś taki krytyk. No nic, dobra. Myślę, że w tamtą stronę jest i tak cel mojej podróży. Zaraz to sprawdzę. Nie, tędy do Setarif. To ja przepraszam bardzo. Ale gdzie jest moja świątynia? Ja się pytam, kulturalnie. Dobra, no to próbujemy. Ale wolna. Chyba, że się mam dopiero rozpędzić. Bo tak to wygląda. Jestem ciekawy, jak długo działa. Pobiegnę jeszcze kawałek tutaj pod górkę. I jeszcze działa. To jeszcze zawrócę teraz z powrotem. Jeszcze działa. Szalona runa. Jak tu sobie skaczę po górach. O kurde, niezła jest. Znalazłeś coś? Zobaczymy, jak długo wytrzyma. A, skończyło się. Znalazłem umierającego kapłana Inosa. Miał przy sobie to. Nada nosa! Żaden kapłan Inosa by tego nie tknął! Tak też sądziłem. To posążek Beliara, prawda? Szybko, połóż go na ołtarzu. Trzeba go zniszczyć. O! Chcę widzieć, jak go psują. O, jej! Ale... On zniknął. Tylko nie zniszczył. Dobra robota, nieznajomy. Nie umarli, nie powinni już więcej wyłaniać się z morza. Jak tylko oczyścisz plażę, będziemy wolni. Nie umarli? Już po nich. Możecie się udać na plażę. Wspaniale! Proszę, przyjmij tę nagrodę. Uratowałeś nas przed straszliwą śmiercią w dżungli. Wrócicie teraz do Setarif? O, pogoda się naprawiła. Ale najpierw przyjrzę się temu fałszywemu kapłanowi Inosa.
No dobra. To będzie całkiem niezły pomysł. A czy ja mogę? Schowaj to. Po co ci ten miecz? Nie mogę z nim pogadać, szkoda. O, już się załadowała. To ja przepraszam bardzo państwa. Mam pierwszeństwo. Nie skacz! Dobra. Czyli co? Żadnych ruin, żadnej świątyni. To co, biegniemy do Setarif. Skoro nic ciekawszego nie mam tutaj do roboty. O, tu są zioła. Zioła, dobra rzecz. Teraz mam runę, która trwa dość długo. Na dość krótkim cooldownie. Tylko tak, teraz coś mnie goni. Nie życzę sobie takiego towarzystwa. Okej. Całkiem wydaje mi się, że ta broń ma bardzo przyjemny zasięg. Tak, myślę, że ma bardzo przyjemny zasięg. Teraz... No to ja w sumie... O Jezus Maria, co to jest? Kościojad. Co to za cholera? Matko dwa. Trzeci. Faktycznie, jakby mi jeszcze brakowało zabawy. Kurde no. Szlak go wziął jasny i trafił. Odsuń się, pistu ode mnie. Ser mater. Cofam wszystko, co powiedziałem na początku o Gotiku. Ta gra nie ma w sobie krzty prostoty. Poproszę to zapisać. Na ser mater. Następny. Tam jest jeszcze jeden? Nie. Zbliż się tutaj, zbliż się. Nie strzelaj, tylko zbliż się. Cieniostwór. Miło. Bardzo mi miło. Szlak by was wszystkich. Czy ja mam jakiś ten mocny... A nie, gdzie tam? Co my tu mamy? Uwaga, niebezpieczeństwo. Aha, z tamtej strony powinienem przyjść. No dobra. Przeszedłem z tej drugiej. Znak nadal obowiązuje. Witam pana serdecznie. Matko Boska. Tak szybko szarżuję. Dlaczego stoję w samym środku cieniostwora? Co, muszę go wyciąć do końca mieczem, bo inaczej. I czy ktoś umie ogarnąć tą grę? Zdobyte doświadczenie 162 po zabiciu cieniostwora, a po zabiciu jakichś głupich tych takich małych popiertułek, co tak biegają szybko pod ziemią, dostaje się 135. Chyba. Ale w każdym razie jest... O, to jest całkiem ciekawe. A tam są następne. Tak, trochę błądzę po tej dżungli. Zaczynam twierdzić, że ta mapa, którą trzymam na półce, a z której już dość dawno nie korzystam, jest nadzwyczaj przydatnym urządzeniem. Odsuń się od tego ciulostwa, bo to mocne. Dobra. Kurde, a teraz już nie dziapnie dwóch na raz. Nie ogarniam, nie ogarniam. Nie. Cofam wszystko, co mówiłem o Gotiku, tylko nie to, że jej nie ogarniam. Dobra. To wszystko biorę. W sumie chyba powinienem wrócić na drogę, ale buszowanie po dżungli jest... O Jezus Maria, idę na drogę. Wracam na drogę, która nie istnieje. O, tam jest droga! Walcie się wszystkie głupie potwory leśne. A, droga, gówno, nie droga. A, dobra. Lepszy ryż niż niż. Ciul z wami wszystkimi widzę miasto. Ciul z wami idę. Miasto, miasto, miasto! Bezpieczeństwo! Tak. Mistrzostwo.
Dobra. A witam pana serdecznie. Na złote jaja Adanosa. O. Udało ci się przejść przez dżunglę? Nic trudnego. Nic trudnego. W ogóle. Tamto miasto to Setarif, prawda? Setarif. Perła Argani. Przynajmniej kiedyś nią było. Ale Lee i Paladyni zmienili miasto w pogorzelisko. Co tu robisz? Król Etorn VI wyrzucił nas z miasta, a te łajdaki zwierzy zaryglowały bramę. Jak to? Powiedzieli nam, że król nie potrzebuje darmozjadów. Kazali nam się schronić w klasztorze, ale w dżungli aż się roi od dzikich bestii. Kiedyś w naszym obozie zjawił się troll. Dobrze, że się wyniósł, gdy na zachodzie pojawiła się poświata. Pewnie czai się tu gdzieś w okolicy. No okej. Jesteś kupcem? No cóż, znajdę parę rzeczy, które mógłbym ci sprzedać. Co to za poświata na zachodzie? Żebym ja to wiedział! Ale dobrze to nie wróży. Niedawno przechodził tędy pewien szaleniec. Chciał się jej przyjrzeć. Pewnie już go troll dorwał. Albo gorzej. Czy ten szaleniec miał przepaskę na oku? Owszem, kurde. Miał. Coś nie tak? Jest ci dłużne złoto? Nie, o wiele więcej. Jak zwykle pokaż, kilka kroków przed nami. No nic. Ciekawe rzeczy. Ale mam już to... O, co to jest? Liście z ludźmi, także obala ich na ziemię. Okej. Okay. Ha! Kilka rzeczy. Fajne mi kilka rzeczy. Sama potęga ja tu widzę. Ale nie widzę, jaki jest ten mój home, bo ten jest naprawdę ciekawy. Co tu jeszcze, pan masz? Fiolki. Fiolki też masz. Przepis na stek z cieniostwora. Okej. Ale nie, fajne rzeczy tutaj ma. Dobra, a ja ci teraz sprzedam ten mój szajs. Weź to sobie w pizdu. To sobie weź. To sobie weź. To weź sobie. To weź. To weź. To weź. To weź. To weź. To weź. To też. To i to. I to. To zostanie. To też może zostać. To zostanie. To weź. To zostanie. To wszystko w pizdu. To też sobie weź. Też sobie weź. To też jeszcze zatrzymam na razie. To zatrzymam. To sprzedam. To sprzedam. To też sprzedam. Zbroja też mi już nie będzie potrzebna. To też w pizdu. To też i to. O, to jest ciekawe, to zostanie. To zostanie to wszystko w ciul. To też. To jeszcze niech zostanie, bo mi się podoba. I tu wszystko trzeba będzie. Nie, tu będzie trzeba sprzedać tak. To zostanie, to zostanie, to zostanie. Bo to są takie bronie, które ja bym sobie określił mianem legendarnych. Już nigdzie takich nie znajdę. Reszta idzie w pizdu. To wszystko. Te. Jedna taka. 12. To. To. To wszystko. To. 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 O Jezus Maria, skąd ja tego wziąłem tyle? To też. To. 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 To niech zostanie. Sprzedaj, 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 sprzedaj i sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Tak, trochę pieniędzy wpadło. A my spróbujmy się teraz pozbierać te ziółka. Że tak zapytam jeszcze, skoro tam jest północ, to zachód jest gdzieś tam. Tak, i stawiam, że tam są te góry, w których będzie ta świątynia, do której ja chcę się dostać, bo fajnie wygląda. I które też jest w sumie moim celem od początku gry. Jesteś tam? Już jej nie widać. A, no dobra. Tam jest coś ciekawego jeszcze, ale dobra. Spróbujmy wejść do miasta.
przepuścisz mnie do Setarif? Nienawidzę paladynów, a bić się umiem. Nie ma wstępu dla pieszych. Przykro mi, takie są zasady. A jak przyjadę wozem? Nie rozumiesz? Ja chcę pomóc, wpuść mnie! Nie mogę, wstęp zbroniony. A ugryź mnie w... Kontakt fizyczny jest surowo wzbroniony. No dobra. No tak, więc do Setarif się jednak nie... O nie, 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 nie. A nie, nie ma tam wody. Ciekawe, co by się stało, jakbym tam wskoczył. Bo w sumie nie ma stąd wyjścia. A z drugiej strony nie ma tam wody. Więc bym się nie zabił. I stałbym sobie w tej dziurze już na zawsze. Łączę tą siódemkę, bo w sumie teraz mogę już sobie szaleć. Matko, co się tam dzieje? Czemu cały Setarif płonie? A raczej się dymi po ognie, nie widać. No dobra, tu coś jest, coś tutaj jest. Ojej, już aż cztery. Nic tu nie ma. Po co tu przylazłem? Dobra, no to może teraz szóstka. Nie ma nigdzie, nie widać już ani śladu tej świątyni, zniknęła. Nie, nic, ale tak. L. O, jak fajnie się zatrzymał. Dokończ biega Heikena. Świątynia bogini. No właśnie tam pragnąłbym się dostać. Ale nikt mi tego nie ułatwia. Uwaga, troll. O, troll, faktycznie. Witam serdecznie. Wolę cię jeszcze raz potem. O, szlak by to. To przecież jak on mi przywali, to się stanie właśnie coś takiego. Może ja cię nim zajmę. W jakiś taki sposób. To będzie nudne, ale przynajmniej bezpieczne. Czy za mną ktoś właśnie sobie... O, Matko Boska, jedyna kochana. Kto to wymyślił? Który jeden z drugim to wymyślił? Walka z trolem? A na dodatek kilka kościojadów. Na Sermater, przestań we mnie rzucać tym... Sermater, który jeden z drugim to wymyślił? 8. Szlak mnie trafia, jak to widzę. 8. Chodziło mi o 8. Teraz muszę się pozbyć wszystkich. No kogo? Serio? Ale że serio? Dwa kościojady, troll i cieniostwór. Serio? Kto niby ma to ogarnąć? Naster Mater. Który to wymyślił? Jest, udało mi się zabić kościojada. Teraz może cieniostwór. Naster Mater. Jest, troll się wycofuje. Mogę zabić cieniostwora. Naster Mater. Podnieś to wszystko dziadostwo z tego. O matko. Dobrze, że ten troll się wycofał przynajmniej. Przynajmniej on mnie lubi i ułatwia mi życie. A teraz muszę go jakoś uwalić. Mam pomysł. Choć taki dość dziwny. Pach. I pych. I pac. Pach. I pach. I pach. I jep. Jest! Krytyk. Czy tam raczej headshot. Powinienem trochę poczekać chyba jednak. Jep. Pal się.
Jep. Bal się. Sumę się trochę. Bal się. Jep. Bal się. Jep. Bal się. Jep. Matko Bosko, to potrwa rok. O! O, proszę. No proszę. Jak miło, że na trolach przynajmniej to zadziałało. Schowam się w nim. Miło mi, że przynajmniej on jeden dał jakąś logiczną ilość doświadczenia w porównaniu z jego siłą. Myślę, że 1200 to odpowiednia liczba, jak na to, co ja muszę z nim przejść. Biorąc pod uwagę fakt, że miałem jeszcze do tego piękne towarzystwo. O matko, dobra, co tu jest? Czy tędy jest jakieś wejście do świątyni? Tam jest ten człowiek! Chyba, mam nadzieję. Proszę, niech to będzie ten człowiek. To jest świątynia! Jajku, to jest ta świątynia! Ona sermaty. Fajnie. Czy to jest ten? Tak! Nareszcie. Już sądziłem, że pożarły cię cieniostwory. Nie ma tak łatwo, kolego. Same cieniostwory nic by mi nie zrobiły. Nawet gdyby 10 troli towarzyszyło. O czym ty mówisz? Czy my się znamy? Znamy? Nie. Ale wiem, że jesteś przyjacielem Diega. A ja wiem, kto jest twoim panem. Tak, wiem, że wiesz. Możemy tak się bawić cały dzień, ale niczego to nie zmieni. Beze mnie tam nie jest chyba się. Kwas. Do prawdy? A czemu nie miałbym cię teraz wdeptać w ziemię? Widzisz ten kamienny blok z łańcuchami? To most do świątyni. Musimy jednocześnie uruchomić mechanizm. Rozumiesz? Do każdej dźwigni prowadzi jedna ścieżka. Pierwsza najeżona pułapkami, druga pełna kwasu. Nie rozumiem tej drugiej kwestii w sumie. Ale powiedzmy, jest fajne. Łatwo złapać. Łatwo też złamać. Nieważne. Kiedy ty łaziłeś po krzakach jak jakieś zwierzę, ja dokładnie zbadałem obie ścieżki. Zanim dotrzesz do drugiej dźwigni, będzie już za późno. Dobra, dobra. W porządku. Którą ścieżkę wolisz? Ty wybieraj. Dla mnie obie są łatwe. Aha, kule ognia. Żadnej nie wybiorę, dopóki im się dobrze nie przyjrzę. Słusznie. Szkoda, że popierasz nie tych, co trzeba. No dobra. Co, tam coś jest. Aha, kula ognia. Kwas. Można skakać. To w sumie mógłbym wziąć tą z kwasem. No dobra, ale zobaczmy, co my tu mamy. Aha, tutaj... Coś takiego. Aha, czyli wystarczy po prostu przechodzić między tym w odpowiednim momencie. Na szóstkę po... O, szóstką! Jeszcze z szóstką to ja to w ogóle przebiegnę na raz. No dobra, a sprawdźmy, co mamy po drugiej stronie. Parkour! Jej! No dobra, nie, ja myślę, że ja wezmę tą z ogniem. Ale tam jest coś ciekawego, kurde. On mnie tu wyroluje, to jest pewne. A ja nie mogę, bo jestem idiotą pewnie. Podjąłeś już decyzję? Tak, biorę kulę ognia. Zajmę się kulami ognia. Jako półślepiec musiałbyś mieć tu niezwykły fart. Ten półślepiec już zdobył klucz i zbadał obydwie ścieżki. Widzisz? Proszę, tylko nie zgin za szybko. Zgoda, ale potem... Obawiam się, że będę musiał cię zabić. Nie możesz skalać kuźni króla. Kuźni króla? Będziesz pierwszy. Za Ivy. Za Almę.
za Feshi. Alma to moja matka. No tak, wspomniałem. No dobra. To wchodzimy. I co tutaj się dzieje? Czyli tak, tutaj jeszcze jest bezpiecznie. I tak, między tymi kolumnami jest ogółem bezpiecznie, a to w sumie ciul. A nie, nie jest. Zaraz. Ja muszę ogarnąć, co tu się dzieje w ogóle. Aha, i te nawalają mi tutaj pomiędzy na krzyż. Czyli tutaj... Czyli tutaj pierdyknę sobie szóstkę i teraz biegnij! Ta nawala już normalnie. Dawaj. I biegniemy dalej. No i już. Poszło. Skrapnie. No i tak, stoi tam typek, a tu jest dźwignia. No dobra. Jestem ciekaw, ile ten odcinek będzie trwać, ale nie chce mi się go tak kończyć. Kurde, już go tam nie ma. Szlak by to. Czemu nie możesz umieć biegać po tym? Przecież to proste by było, gruby taki drut. Szlak by cię, ciulu, walony. A jak włączę sobie jeszcze 7, to nie będę biegać jeszcze szybciej? Już mogę cię zabić? Nie mogę cię jeszcze zabić. To zapiszę grę. No dobra. Tak, kurde, ten odcinek będzie trwać. Nieważne ile on trwa, jest zajebisty. Jesteś gotów? Zawiodłem się. Nie ma noża w plecy? Przepraszam, wydajesz się nożoodporny, ale nie martw się. Przygotowałem coś wyjątkowego. Powinno niedługo zadziałać. Co? Teraz. O Jezus Maria! O jejku, to tylko obsydianowe golemki. Ktoś się... To szlak by to. Trzeba było sobie wziąć jeszcze kilka troli. Bo obsydianowe golemy mi nie są w ogóle straszne. Państwa pożegnam. O matka, ale to długo się będzie nawalać. Nie wiem w sumie za kogo się wziąć pierwszego, za tego ciula czy za całą tą resztę. W sumie jak wykończę jego, to stawiam, że... A ty kamulec leci. Co ty? Ojejku, czyżby umarł? Jakie smutne. Ta egzekucja to jest najlepszy czar, jaki kiedykolwiek powstał w tej grze. Taka niespodziewana, taka pożyteczna. Kurde, młotem by się je dało tak łatwo zabić. Kurde, teraz go już nie trafię. Ale mogę go... Gówno, nie mogę go zabić w ten sposób. Kurde, ale już z nimi przebiegłem całą świątynię. Dawać drugą kropkę. Tak, myślę, że teraz dobrze by było zawrócić. Jest! Jest i z panem też już się pożegnam. Trójeczka, bach i skończony. Dobra. Nie wiem, co tam zrobił, ale mikstury nie wziął. Co my tutaj mamy? Dunderot, chormiarska tarcza. Trochę pieniędzy, ale mało. I świątynia, tak? No nic. Raz, dwa, trzy. O kurde, nie to. Raz, dwa, trzy! I teraz ja chcę to jeszcze wypróbować, zanim coś zrobię. Tak na pożegnanie się z tym odcinkiem. Wypróbujmy naszą nową zdolność, która gówno zrobiła. Nie no, myślę, że po prostu potrzebny mi przeciwnik. No nic, może... No nic, szkoda. Ładunek, który przeskakuje do trafionego celu, do wszystkich wrogów w zasięgu. Każdy cel mój 133 obrażeń. A to nie jest to... A nie, trochę więcej. Ojejku, obsrała się normalnie. No nic, w każdym razie to by było na tyle. W przyszłym odcinku w końcu dostaniemy się do kuźni króla, czy jak ono się tam nazywa, bo może on to sobie nazwał po swojemu. I w sumie myślę, że następny odcinek nagram za 5 minut, bo za bardzo mnie to już wciągnęło. Także to by było na tyle. Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.